Wczoraj odbyła się 37. sesja Rady Miejskiej. Zanim omówię obszernie te fragmenty, które są dość istotne, chcę zwrócić uwagę na problem, który nasila się. Z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc nasila się. Chodzi o uniemożliwianie zabierania głosu radnym z tak zwanej opozycji, bo my żadną opozycją nie jesteśmy, mówię my, bo pan burmistrz Godlewski, pan burmistrz Pomianowski i radni, którzy działają w interesie rodziny i znajomych królika, a nie w interesie społecznym, dezawuują wszelkie działania, które ktokolwiek z nas, czyli osób rozsądnych, bo takimi się określamy, chce wprowadzić. Wczoraj nie udało się transmitować, mimo zaangażowania, wysiłku i pomocnej dłoni informatyka. Sygnał był tak słaby, że nie dało się tego transmitować. W mojej ocenie nie jest to przypadek. Wyłączanie telefonów nagminnie, przerywanie. No, wczoraj był również popis, o czym później. Natomiast chcę powiedzieć, że te metody naprawdę są, sięgają poziomu, którego trudno sobie wyobrazić nawet wśród osób, które nie chcę się wyrażać, bo mnie zablokuje. Już tam miałem jakieś chińskie ostrzeżenia z YouTube'a, ale przejdźmy do rzeczy. W sobotę zapraszam do vloga. Będę omawiał zawiadomienia do szczegółowo będę omawiał zawiadomienia, jakie burmistrz skierował do prokuratury. To jest bardzo ważne. A mówię to w kontekście tego, co wczoraj na sesji się wydarzyło. W sprawozdaniu przewodniczącego Rady Miejskiej Mirosław Opoka, policjant zawodowy, czyta informację, którą prokuratura przesłała do Rady Miejskiej, że została umorzona sprawa w sprawie przekroczenia czy niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy Kazimierskiego Magistratu i osoby, które współuczestniczyły w inwestycji modernizacja oczyszczalni ścieków. Pan Opoka czyta to w taki sposób, że czyta, że wpłynęło zawiadomienie, no i zawiadamiającymi są trzech radnych. Nieprawda, panie przewodniczący. Osobami, które zawiadomiły prokuraturę, była komisja rewizyjna, ponieważ obstrukcja tych radnych, których trzeba określić jako zaprzańcy, nie podpisali się pod tym, ponieważ dostali takie polecenie z ośrodków zamiejscowych Kazimierskiego Urzędu itd., itd. Dodatkowo podpisał Leszek Dołęga, który się poczuwał do tego, że te sprawy trzeba wyjaśnić, sprawdzić, co się wydarzyło, że ta inwestycja nie została wyjęta, wykonana tak, jak być powinna. W sobotę, tak jak już mówię, opiszę szerzej te kwestie. Również poinformuję Państwa o zawiadomieniu, które złożył pan burmistrz Pomianowski na pisulę Andrzeja. To jest zawiadomienie, mam go tu przed sobą, z 2 listopada, tak, z 2 listopada 2020 roku. Otóż, szanowni państwo, nie wiem, czy państwo wiecie, to oczywiście
przy pomocy prawników, szukali haków na PiSulę, podobnie jak szukali wcześniej na mnie i to jest akurat trwa do tej pory. O tym też będzie. Zawiadomienie skierowane do prokuratury przez Pomianowskiego i Radę Nadzorczą Kazimierskiego Miejskiego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. zostało złożone, ale o tym fakcie nie wiedział prezes. Czy wy rozumiecie? Nie wie prezes spółki. Rozmawiałem z prezesem Szabłowskim, bo świadkowie, którzy byli przesłuchiwani, zwrócili się do mnie z pytaniem, co to jest za sprawa, bo był strasznie byli dociekliwi, co tam PiSula i tak dalej. Ja mówię, nie wiem, zadzwonię do pana Szabłowskiego i zadzwoniłem. To było chyba w listopadzie, czy w październiku, już nie pamiętam, ubiegłego roku. Mówię, czy pan składał zawiadomienie, bo on mówił, że złoży zawiadomienie. Mówił to na sesji, na komisji chyba kwietniowej. I co się stało? GUS go wezwał do raportu. Wówczas powiedziałem, że jego dni są policzone. I tak się stało. Lokalna koteria, czyli ośrodek władzy, która obecnie piastuje urząd, nie pozwoli na nic, aby ktokolwiek z tej grupy osób, która tworzy wręcz skałę, osób powiązanych ze sobą biznesem, funkcjami, urzędami, jest to towarzystwo, biznesowa grupa, nie dopuści do tego, żeby na jaw wyszły jakiekolwiek rzeczy, które by kogokolwiek obciążały, nawet w najmniejszym stopniu. A każdy, kto o tym mówi, musi być zostać poddany ostratyzmowi społecznemu. I teraz dlaczego o tym mówię? No bo prezes Szabłowski mówi w listopadzie, czy w październiku chyba to było, ubiegłego roku, on nic nie wie na jakiekolwiek zawiadomienie. A skąd pan to, panie Januszu, wie? No ja wiem. Wówczas zwróciłem się z pismami do burmistrza, ale o tym, co dostałem, jaką odpowiedź, to już w sobotę. Wracamy do sesji. No i oczywiście pan GUS, pan Opoka, czy zostało umorzone? Umorzone. Przez kogo? Zawiadomienie złożyli radni. Tak, o tak ma być wyeksponowane, że znów trzech oszołomów, a jeszcze tam był w tle taki rechot, że masakra. I właśnie on się by zarejestrował, jakby to można było robić. Tam były jeszcze inwektywy przez słuchawki, nie wiem kto to mówił. Bydlaki do nas. Takie było kierowane słowa na sesji. Natomiast jakość była taka, że nie można było się tego, nie można było tego relacjonować. I co się dzieje dalej? Oczywiście w nagraniu, które zostanie zamieszczone na BIP-ie, na stronie e-sesja z sesji, będzie wszystko wyczyszczone, bo informatyk zgrywa to, a potem przesyła do obróbki. Wszystko będzie wyczyszczone, co trzeba. I dalej były tam jakieś zawiadomienia, jakieś interpelacje, czyta. No i oczywiście zaczyna nosić Godlewskiego. No po prostu ten człowiek ma problem jakiś. Może by połykał trochę tabletek, byłoby lżej. Współczuję Pomianowskiemu, kurde, siedzieć z człowiekiem, który, kurde, nie jest w stanie opanować ani swoich ruchów, ani gęby. Powiedziałem wczoraj, że wygląda jak śmierć na chorągwi, to gada jak piekarski na mękach. Pan sobie wygoogla, panie burmistrzu, to pan będzie wiedział, co to znaczy.
I rzeczy ważne. Uważam, że jedną z ważniejszych rzeczy było podjęcie uchwały o wyznaczeniu miejsc handlu dla rolników zgodnie z ustawą, jaka weszła w życie w ubiegłym roku, a obowiązuje od stycznia tego roku, że Rada musi wyznaczyć miejsca do nieodpłatnego handlu dla rolników. Proszę Państwa, mówiliśmy o tym wielokrotnie. Kilkakrotnie w poprzednich latach składałem takie wnioski, żeby wyznaczyć kilka stałych miejsc na małym rynku bądź w rejonie małego rynku, aby rolnicy mogli handlować nie w piątek i w sobotę na dużym rynku w czasie targu, ale przez cały tydzień, 7 dni w tygodniu, żeby członkowie rodzin mogli sprzedać swoje produkty, czy nawet dzieciaki, bo to jest bardzo budujące, jak młode osoby zamiast siedzieć na telefonie, mogliby zarabiać pieniądze na siebie. Mówię tutaj, powiem może coś niestosownego, ale na przykład na książki, co było jeszcze pokolenie temu praktykowane. Lokalna sitwa się na to nie godziła, nie godzi i nie będzie godzić. Czego tak się dzieje? No wiadomo. Więc radni, szczególnie ci z ośrodków zamiejscowych, czyli radni reprezentujące środowiska wiejskie z naszej gminy, byli przeciwni, żeby racjonalnie wykorzystać tę usławę i pomóc zarówno rolnikom, jak i stworzyć niewątpliwą atrakcję turystyczną, sprzedawanie lokalnych produktów prawdziwych w sprzedaży bezpośredniej. Również, żeby ci nasi miejscowi emeryci mogli pójść kupić na targu od chłopa na stoisku, niekoniecznie płacąc kilkakrotnie więcej. Retoryka władzy wykonawczej, wzmocniona zaprzańcami, cynglami, była taka, że to jest bardzo dobre miejsce. To jest tylko kilometr. No, zobaczymy, czy ten argument będzie przemawiał, jak wkrótce będziemy rozmawiać o lokalizacji dla Meleksów. No i oczywiście niezawodna Ewa Wolna, która musi podkreślać swoją lewicowość, czy nie wiem, to nie jest lewica, to jest coś więcej. I uderzyć w rząd, mówiąc, że rząd się nie zna, bo rolnicy w piątek i w sobotę pracują w polu. Rolnicy, droga koleżanko, pracują 7 dni w tygodniu, jak trzeba, to i w święta. I to jest norma. Natomiast poziom argumentów, no to jest, no pochodzić tylko może od osoby, która nie ma bladego pojęcia o życiu. Niestety, jak się tylko dba o własne interesy, nie ma się obowiązków, nie ma się dzieci, to tak właśnie wygląda. Wtedy świat się kończy na stole i na tym, i na zasobności tych mis. Tak to wygląda. I proszę Państwa, głosowałem ja przeciw tej dyskryminacji rolników i Leszek Dołęga. Leszek zapraszał, żeby jednak była rozwaga. No ja mówię, no, żarty. Oczywiście ci radni, wszyscy radni są bardzo rozważni. W domach zachowują się normalnie, są dbałymi rodzicami, matkami. Umieją dbać o swoje domy, natomiast w sprawach społecznych głosują tak, jak dostają w raporcie SMS-em. Zero. Po prostu wielkie, dolone zero.
Tak to wygląda. No i oczywiście przeszliśmy dalej, był blok głosowań, jakieś tam głosowania, no i weszła sprawa, proszę Państwa, dyskusji na temat wniosków, które wpływają do przewodniczącego. No, zapytałem, kiedy się tym zajmie. Pan Opoka pierwszy raz, może nie pierwszy, ale tak bardzo wyeksponował, powiedział, że on tylko tutaj pieniądze bierze. On tu nic nie może. On nie może zwołać komisji, nie może wydać polecenia, czy poprosić kolegów przewodniczących komisji, żeby zajęli się między innymi wnioskami o indywidualne zmiany w planie dla stadniny koni. To jest bardzo prężna firma, która jest wartością dodaną. Oczywiście szlak trafił pana Godlewskiego, zaczął się tam trzęść na tym krześle, mówić jakieś rzeczy niedorzeczne. Wyzywał mnie od milicjantów. Nie chcę o tym dzisiaj mówić, ale kiedyś państwu pokażę, czym pan Godlewski się zajmował i jak hejtował na blogu. No i jego szwagier. Zobaczycie państwo, bo ja to wszystko zamieszczę, tylko w stosownym czasie. Nie może być tak, że w czasie, kiedy toczone są postępowania, cokolwiek będę ujawniał, ponieważ nie jest to stosowne. Tak się nie robi. Jestem tego nauczony jeszcze z czasów, kiedy byłem w policji. A przede wszystkim no nie chcę dawać argumentów dla strony przeciwnej. I oczywiście w sprawozdaniu burmistrza był temat poruszany handlu na małym rynku. Jest wyznaczonych 6 straganów, tylko 6. I to ma przynieść 30 tysięcy w skali miesiąca. Nie wiem, muszę zwrócić się z pismem, bo ja tego nie rozumiem. Tak, nie rozumiem tego. Muszę to konkretnie wiedzieć. Dlatego będziecie państwo to widzieli, jakie są przychody. No i oczywiście okazjonalnie można handlować na zielonym trawniku na ulicy Browarnej. Tam burmistrz zapowiada produkt rolniczy. Czyli może być komercyjna sprzedaż, ale nie może być za darmo dla rolników, żeby nasi emeryci mogli kupić sobie po niższych kosztach produkt. Muszą kupować z kilku 10-procentowym, czy nawet więcej, narzutem. Tu jest brak racjonalności pierwsze i totalna brak jakiejkolwiek wizji na miasto. Zero. W takich drobnych sprawach, a z tych drobnych spraw buduje się wszystko. Buduje się całość. No i kwestia ostatnia. Wczoraj, moim zdaniem, ma to miejsce z tym, że zaproponuję na najbliższej komisji, którą ma zwołać GUS. Też go rozsierdziło to strasznie, że musi się zajmować miejscami do handlu i meleksami. Podjęli działania ostatecznego rozwiązania kwestii dorożek. Zapowiedzieli, że będzie to zlikwidowane. Tak. Najpierw zacznę kuć konie gumowymi podkowami. Nie wiem, gdzie to kupić, ale nawet szukałem w Google'ach, żeby to znaleźć. Nie ma. No nie wiem. Może Ewa Wolna, bo ona jest ekspertem od koni. Od tych podków, które zniszczyły miasto. Tak. Podkowy zniszczyły miasto. Nie niszczyły podkowy przez setlecia. Nie niszczyły. Teraz w przeciągu kilku lat niszczą. Komentarz zostawiam dla państwa. Zapraszam na sobotę. Będę mówił o zawiadomieniach do prokuratury. Tych, co my złożyliśmy. Tych, co złożył burmistrz na Pisule.
po tajniacku. O tym nikt nie wie. Ja wiem, mam całe materiały. W stosownym czasie to opublikuję. I zapraszam na sobotę. Wszystkiego najlepszego i proszę o komentarze.